kochani, witajcie. Dawno nie było vloga. Więc jedziemy dzisiaj do Gdańska z panią Caroline. Fajnie, jedziemy na pociąg, proszę bardzo. Ready. Jedziemy tańczyć i jutro wracamy. Cześć kochani. Witamy dzisiaj we vlogu. My to chwilę w lata, ponieważ już jest prawie grudzień, prawie są święta. Ale nie ma świątecznych. No bo jeszcze nie ma, ale to jest trash. Świąteczna kawa. I jedziemy do Gdańska. Na bardzo długo. Aż 24 godziny. Nawet nie. Bam się, że nie zdążę. Właśnie ja też. Ja chciałam powiedzieć, że już mam chwilę. Herbetę świąteczną na telefonie. Ja nie, ja mam Monako. Zrobiłam, bo mam tanoreksję. Cię Julia Wieniawa, tak, ciła, że jak się opala i wrzuciła, że tanoreksja, coś takiego istnieje i ja mam to. Bardzo złe słowo, brzmi bardzo fatalnie. Bardzo fatalnie, ale ja uważam, że mam to. Be real. Trzeba zrobić z vlogiem. Ale timing w ogóle się zrobi tego. Patrzcie, patrzcie, bo teraz w Pendolino jest dywan. Dywan. No ładnie to pachnie. No właśnie, dobrze, polecam. Ja w naszych vlogach tylko jest jedzenie. To będzie jeszcze vlog w piątek. No, są tańce. Tak jest. Grand Prix. Grand Prix Barbie. I będzie też Emilka, wasza ulubiona. Ja będę tym razem w roli tylko trenera. Będę ładnie wyglądać. Ja też będę ładnie wyglądać. Na scenie. Karol spisze jakąś pracę. Drugą magisterkę. Drugą magisterkę. Psychologia, psychofizjologia na temat oddechu. Tancerzy. Coś takiego. A ja muszę zrobić programowanie. Więc fajnie. Pamiętacie, w Krakowie nagrywałyśmy dosłownie tak samo. Siedziałyśmy tak samo. Na dole, że pamiętam. A jak nie oglądaliście Krakowa, to musicie obejrzeć. No lubię są bardzo. A przecież ja mam są długie. Karol cheatuje, ja nie wiem, sterydyn bierze na te. Plus mala. Mam 22. Bo 26 jest. Ale legitymację będziesz miała. No, ale jak będę spróbowała cieszę magisterstwo, to będę miała dalej. A będziesz? Dyplomówka na mnie. Coś jest ambitne. I ktoś nie. No, muszę mieć zniżkę. Tylko dlatego. Dostaliśmy właśnie. Za darmo jedzenie. Dwie herbaty. A co z herbatą? Tak. To z. Kanapkę z serem pleśniowym. I racuchy. I racuchy. Za darmo. Wystarczyły. Pamiętacie tą muzykę? Vlog z Krakowa. Tak. Została jeszcze jedna godzina. Okej, coś tu nie tak. Dojechałyśmy, nagrałyśmy mega śmiesznego TikToka. Idziemy na opłata dodatkowa. I super jest. Jakieś dziwne kolory są w tej kamerze. Zimno, super. Powiemy wam, że pachnie tutaj górami. Jesteśmy nad morzem, ale pachnie górami. Karolinka położyła swoje butki, słuchajcie, na krzesełku, żeby sobie odpoczywały. Very adorable. Tutaj vlog się dzieje. Nie pokażę. Dobrze, okay. Wiem, że masz dres z kolektywu. Kochani, wam u babci. Very nice. Idziemy teraz na tańce, wracamy do Karok z kolektywu na tańce, tak? Później spanko i wracamy jutro. Ale teraz idziemy na super tańce. Więc będę jechała godzinę tramwajem. Jest troszkę zimno, ale przeżyjemy. Jest śnieg w Gdańsku, wiecie? Także jak chcecie zobaczyć śnieg, to musicie do Gdańska przyjechać. Super, wyglądam jak zgniłe jajko. Oglądam siebie teraz. Polecam, naprawdę polecam. Chciałam, że się zabiję w tych butach. Zapisuj się do Karoliny Lenarczyk na zajęcia. Widzimy się 2 grudnia na masterach, kochani. Ale nogę dałam, widziałaś to? Pani Ada będzie dumna ze mnie. No slay. Ej, fajne.
No i fajnie było ogólnie, polecamy kolektyw. Od 21.21. Ej, słuchaj, ta choreografia. Ja naprawdę jestem bardzo dumna z siebie, bo mi się nie podobała, jak ją wymyślałam. Jak to jest ładnie, różowe światełko, taka piękna. Powiedzcie, że Madonna jest różowa i Madonna się kojarzy z kozakami i z długimi krokami. Koniec, tak. Kropka. Dziękujemy. Ja wam zaprezentuję ten krok. Thank you for coming to my TED Talk. Taki krok, to jest właśnie Madonna, nie? Nie masz takiego czegoś, że to jest Madonna i coś tam, takie duże rzeczy. Bardziej to, co zrobiłaś dzisiaj, to. Że te... Idę, wychodzę. Wstaję, tak. Wychodzę. Ale pięknie wyglądam w tym świetle. Pięknie. Jesteśmy już w domu i ogarnęłyśmy się, zjadłyśmy... Między spanko zaraz. Jest 6:30. Już widać wszystko. Też się nie obudził jeszcze. Okej. 6:30. No, jest właśnie bardzo wcześnie. Jaka piękna jesteś, ja też. Idziemy do Warszawy, no. Z powrotem. Koniec naszej wycieczki. Ale zrobimy jeszcze make-up time w Carox. No, she's not looking good right now. Ale mam slick bun. Tylko nie jest slick, bo nie mam lakier do włosów. Ale jest slick. Cześć kochani, witamy w make-up with me. Get ready with me for not Carox championships. No i to fajnie jest Elza. Witamy w dzisiejszym wydarzeniu. Na śniadanie mamy plazmę. I placki od mamy. Założyłam okulary, żeby pomogło mi tu coś widzieć, bo patrzcie, H2O. Jak przyszłam do EDS-u, to zawsze podobało mi się, że Janus miała tyle kosmetyków do malowania i byłam taka jealous. Pozdrawiam Weronikę Janus. I ktoś miał jeszcze z Joja, bo na turnieju pamiętam, że one miały zawsze te takie kuferki. Ja mam kuferki. Teraz jak już mamy brwi, nakładamy mokry dusz, żeby to było w miejscu zrobić ten teraz setting spray. I last but not least, u mnie najważniejsze w moim make-up. Rzęsy. Zobaczcie teraz, skazał spytał mama jakiegoś mojego dziecka, jak ty zrobisz masz takie długie rzęsy? Co to trzeba wiedzieć, bo ja na przykład... Ja mam takie po prostu. Widzicie to? Zginę w oko jak nic. Slay. I'm jealous. No bo jakby... Slay. Koniec. Jeszcze tylko... Nie, jeszcze jedno. To już jak mam je twarz pod pokładem i w ogóle, to potem moje usta jakby nie istniały. Potem jakie mamy, to mojej mamy. Dziękuję, pozdrawiamy Barbara. And she's ready. Thank you for watching. Subscribe. Robimy taste test. Ja już w dzień i w Żabce wyszły nowe sterbunie.